Jadę z powrotem. Szybka jazda. A ja. Powiem wam tak, minęło już pół treningu, a jeszcze ani razu nie miałem opcji, żeby w ciszy powiedzieć halo, halo, dzień dobry, więc może zrobię to po prostu teraz. Halo, halo, dzień dobry, patrzcie na to. Zebra? Nie, zobaczcie, liska wóz, jaki ładny. Ojejcie, jejcie, jaki ładny, żółty. Tu piękny, czerwony, tu piękny, następny kolor, biało-czerwony. Tu jest ta, biało-czerwony. O, młodzież sobie sama zdejmuje plastyczki, tu młodzież trenuje, tutaj mastercy, surówka, jest Wildcat Drift Team. Jest Pawełek, jest Krystiana Piotruś, a tam już się dzieje, ostro się dzieje. Jest, parę, tam się wyrabia w ogóle. A few moments later. No w końcu trochę ciszy, słuchajcie, więc teraz mogę powiedzieć halo, halo, dzień dobry i przedstawić oficjalnie resztę ekipy. Oczywiście suróweczka, Krystian to już wiadomo, tam Jotko, tam młody jeździ sobie, Piotruś, dobrze. No ale tu już przejdźmy do tego, Michał Karkoszka, zwycięzca trzeciego miejsca w Pro AM, tak? Tak jest. Tak jest. Przyjechał dzisiaj pierwszy raz pojeździć i co nam masz do powiedzenia? Wrażenia niesamowite. Na początku trzeba było poznać maszynę, ale tak jak się jeździ, jest to po prostu ciężko opisać słowami. Feeling banan na twarzy od razu, nie schodzi z ust. Polecam każdemu spróbować, jest mega, mega sztos po prostu. Bardzo właśnie dziękuję za zaproszenie. Nie ma absolutnie problemu. Możemy spróbować na tym pojeździć i oczywiście już składamy do karta. O to właśnie chodzi, tak myślałem, dobrze. A tu mamy naszego fotografa fantastycznego, pan Blaszka. Tak jest, pan fotoboj Blacha. Oczywiście przyjechałem pojeździć i przy okazji pofocić, tak? Także będzie najpierw relacja z Drift Open, później będzie relacja tutaj z motodromu. Gdzie to znajdziemy? Powiedz od razu, bo ja tam później oczywiście wrzucę w link jakiś coś. Chodząc w E30 Maniak, no to tutaj właśnie właściciel. Dzięki niemu możecie tutaj jeździć i w ogóle, ale dzięki mnie też, czyli Fotobaj Blacha na Facebooku, tak jest, możecie obserwować, oznaczać, lajkować. Oczywiście. No i rodzino PVC, wykażcie się, pokażcie, chłopak przyjechał kawał kilometrów, wykonał zarąbistą robotę, bo widziałem. Jezus Maria, myślałem, że ktoś... razem, myślałem, że młody razem z agregatem spadł na dół.
Chłopak tutaj nacykał bardzo ładnych zdjęć razem ze swoją kochaną, także wchodźcie na link, który będzie gdzieś tam niżej podany i oglądajcie, przesyłajcie dalej, pokazujcie, co tu się ciekawego działo. No, a jak jazda? No przejdźmy do jazdy. Jak ci się jeździło? Jazda dobra, już jeździłem na Toruniu, dzięki tobie, że mi użyczasz też Goxa. Nie ma problemu. Jeździłem się dzięki też Tobiaszowi, bo Tobiasz puścian właśnie mi użyczył też Goxa, na którym się nauczyłem tak naprawdę jeździć. No i co, no bardzo fajne emocje, przede wszystkim no coś innego niż taki zwykły drift, tak? To już tak trzeba mieć kontrolę nad tym pojaździkiem i no i co tu... O, był spin. No, dał radę. No i trzeba tak naprawdę zaprzyjaźnić się z tym sprzętem, żeby tak naprawdę coś pokazać, tak, coś się poślizgać, tak. Ale bardzo fajne i każdemu polecam, żeby wsiadł do takiego autka i sobie pojeździł. Budować. Mogę, żeby nie było. Ale zobaczcie, jak ładnie nakleiłem na białym, żeby była bardzo ładnie kurczę fi. Nie ma to tamto. Kontrastowe. Tak, bo Darek jest trochę oczojebny. No dobrze, fajnie. Jak zwykle, nie ma co więcej gadać. Troszeczkę jest strat, niestety Ptaszkowi coś tam znowu się z motorem wydarzyło. Tutaj też się coś z motorem wydarzyło. I Karol przywiózł motor na takim zestawie. Pochwalamy, ten pakunek bardzo ładny, nie muszę tego przynajmniej wynosić, może być na kółeczkach. Więc jeździmy dalej. O, mastersy lecą. Jedziemy dalej. Zakładka! Człowieku! To było chore po prostu! Chore mordo! Kurwa, pięknie! Mega pary! Jak ci to wyślę, to będzie w szoku, kurwa! Pięknie! Tak było pojechane! Ale fajnie, starałem się linią jechać szeroko! No nie no, jechałeś tak jak trzeba, wszystko było czasy, no! Kurwa. Powiem ci, że debiucik ładny! Ale mnie krawężnik wyeliminował. No. Wyeliminował, nie? Tutaj. Ja to też dobrze, prawie mi wrzuciło, nie? Bywa. No dobrze, to chyba koniec tego fantastycznego dnia. Wow. To był mega dobry trening. Widzimy się w następnym odcinku. A ja mam tu pęknięty wężyk, paliwo się leje. Nara!